Cześć, z tej strony Wiesław. Zapraszam Was na film o telewizorze Hisense 55E7KQ. Co się kryje pod tą tajemniczą nazwą? Kryje się 55-calowy model telewizora i jest to telewizor, który na pewno nie nadwyręży Waszego budżetu. Jeżeli zastanawiacie się nad wydaniem kwoty około 2000 zł i myślicie o telewizorze 55 cali, ten film na pewno Wam się spodoba. Nie zapominajcie o subskrypcji i łapce w górę, a jakby co w komentarzach dajcie znać, co myślicie o tym telewizorze. Modele 55 cali na polskim rynku zaczynają się cenowo od około 1600 zł. Ten telewizor jest troszeczkę wyższej kategorii, ponieważ on kosztuje około 2000 zł. Jest pytanie, co otrzymujemy za te większe pieniążki? No oczywiście jest to model 55 cali w rozdzielczości 4K. Oczywiście jest to model, który jest na, to nie jest takie oczywiste, na matrycy VA, czyli matryca, która ma całkiem sympatyczny kontrast, potem Wam podam jego współczynnik, natomiast jego kąty patrzenia, czy kąty patrzenia tej matrycy, no nie są najwyższe. Jeżeli chodzi o kwestię podświetlenia, to mamy tutaj coś, co Hisense nazywa Direct Full Array, natomiast niech Was nie zwiedzie ta nazwa, że tam jest jakieś strefowe wygaszanie. Nie, to po prostu są diody LED umieszczone za tym ekranem i to jest jedna globalna strefa local dimmingu, która w pewnych warunkach nie jest takim złym rozwiązaniem, bo może się okazać, że może być nawet lepsza jakość obrazu w ciemnym pomieszczeniu na takim telewizorze. Ciemne pomieszczenie nie jest tutaj przez przypadek ujęte, prawda? O tym też jeszcze będzie mowa. Może pokazać nawet fajniejsze efekty niż nawet podstawowy telewizor, który ma tak zwany full array local dimming. To, co warto również jeszcze zauważyć, to fakt, że telewizor ten posiada matrycę 60-hercową, więc raczej jeżeli na co dzień oglądacie rozgrywki piłkarskie, hokejowe albo w ogóle jesteście fanem sportu, niekoniecznie kierowałbym się w kierunku tego konkretnego modelu, ale on ma kilka innych ciekawych zastosowań. Kolejne aspekty, które wpływają na jakość obrazu z tego telewizora, jest to, że wspiera on takie formaty jak Dolby Vision, Dolby Atmos. Główną technologią odpowiedzialną za przetwarzanie tego sygnału jest oczywiście procesor w telewizorze i ten procesor używa sztucznej inteligencji po to, aby sygnał dostarczony do telewizora był wyświetlany w najwyższej możliwej jakości na ekranie samego telewizora. Pilot od Hisense'a nie należy do najmniejszych, jak widać, ale mamy tutaj przyciski numeryczne, które mogą być przydatne, jeżeli mamy wystrojoną na przykład głowicę telewizyjną i trzeba szybko mieć dostęp do kanałów. Co ważne, mamy tutaj bardzo dużo przycisków funkcyjnych, które służą do wchodzenia w popularne aplikacje, takie jak na przykład Disney, YouTube, Prime Video czy Netflix. Biorąc pod uwagę, że system WIDA, który napędza ten telewizor, daje się również sterować w języku polskim, to możemy spokojnie przeszukiwać sobie treści, które są dostępne w telewizorze czy w aplikacjach w tym telewizorze za pomocą komend głosowych, co widać na załączonym obrazku. Netflix. No, przepraszam, bo miałem mówić o przeszukiwaniu, a powiedziałem po prostu o Netflixie. Nie, nie, tu chodzi o przeszukiwanie tego, co chcemy oglądać. Na przykład szukamy Indiana Jonesa, prawda? No to naciskamy przycisk na pilocie, Indiana Jones. I jak widzicie na załączonym obrazku, przeszukuję wybrany tytuł na Prime Video, na Disneyu i na Rakutenie. Wynika to z tego, że po prostu większość firm nie ma dostępu do katalogu Netflixa, ponieważ algorytm Netflixa jest po prostu specyficzny tylko dla nich i nie pozwalają nikomu go przeszukiwać, ale to sterowanie i wyszukiwanie po polsku działa bardzo dobrze. Możemy na przykład zapytać się o pogodę. Jaka będzie jutro pogoda w Krakowie? No i telewizor, prawda, idealnie znalazł, zamiast Krakowa Warszawę, ale to standard. A właśnie, za szybko. Tu jeszcze raz się zapytajmy. Jaka jest pogoda w Gdyni? Dobra, pogoda to jest złe. Dobra, czekaj. Włącz nawi... na... Trasa z Warszawy do Gdyni. Słucham. I proszę bardzo, mamy. No dobra, dziękuję. Na telewizorze macie kilka popularnych aplikacji, takich jak na przykład Netflix, YouTube, Disney, Apple TV, Prime, Viaplay, CDA, TV. No, są popularne aplikacje, ale kupując telewizor Hisense na systemie WIDA, trzeba być świadomym, jakich aplikacji ten system nie posiada. Jeżeli jesteście fanem Rodu Smoka i oglądacie go na bieżąco, no to musicie sobie do tego telewizora podłączyć albo komputer, albo jakiś stick na Androidzie, albo Apple TV ze względu na to, że HBO w WIDzie nie ma. Jeżeli korzystacie z Filmboxa, to tej aplikacji również nie ma. Jeżeli korzystacie z TVP Sport, to również tej aplikacji nie ma. A jeżeli macie ulubiony
serial na Sky Showtime, to tej aplikacji również nie ma. Czyli trzeba być świadomym, że są tu aplikacje, ale jeżeli macie wykupione abonamenty w którejś z tych aplikacji, o których powiedziałem i na bieżąco oglądacie stamtąd materiały, radziłbym się zastanowić nad innym zakupem albo kupieniem dostawki do telewizora. Telewizor wyposażony jest w trzy wejścia HDMI. Wszystkie trzy wejścia są w formacie 2.0, czyli jesteśmy w stanie do tego telewizora podłączyć sobie konsolę i grać w 4K 60 Hz. Dodatkowo to HDMI 2.0 wspiera zmienny klatkarz, jak również tryb niskich opóźnień. Ciekawostką na pewno w roku 2024 jest to, że w tym telewizorze mamy analogowe wejście audio-wideo, czyli mamy cincze do dźwięku, biały, czerwony oraz do wideo kwestia żółty. Jeżeli ktoś jeszcze w domu posiada odtwarzacz, na przykład VHS albo starszą kamerę, spokojnie może ją podłączyć do tego telewizora. Co z dźwiękiem, który się wydobywa z tego telewizora? Ten dźwięk jest. Mamy tutaj dwa 8-watowe przetworniki i grają one wystarczająco głośno. Natomiast jeżeli liczycie tutaj jakieś bardzo wysokie, wyraziste tony albo rzęsiste basy, to muszę Was rozczarować. One po prostu są, te głośniki. Oczywiście test tego telewizora zrobiony przez Tomka Chmielewskiego znajduje się w opisie tego filmu, ale tutaj jest kilka parametrów, które ja bym chciał Wam przytoczyć, a mianowicie średni błąd w odwzorowaniu kolorów w SDR wynosi 3,4, czyli jest to poziom, oczywiście wyższy od postrzegalności przez ludzkie oko, który wynosi 3, ale jest to poziom, który jest w stanie zawstydzić dużo droższe telewizory, które są na rynku. Z jasnością tak dobrze już niestety nie wygląda ze względu na 10-procentowej planszy w trybie kino nocne. Jasność tego telewizora to 261 kandeli na metr kwadratowy, czyli niekoniecznie poleciłbym ten telewizor komuś, kto chce go używać w bardzo nasłonecznionym pomieszczeniu. Zdecydowanie mniejsze nasłonecznienie to jest tam, gdzie ten telewizor się może sprawdzić. O ile błędy odwzorowania kolorów w SDR były nadal przyzwoite jak na tą klasę cenową, o tyle w HDR już takie nie są, bo mówimy tu o błędach na poziomie 10,6. Natomiast z testów Tomka Chmielewskiego, i ten test znajdziecie w opisie tego filmu, wyszło, że podświetlenie samego ekranu jest na bardzo równomiernym poziomie. Pokrycie przestrzeni kolorystycznej UHD to jest 87%. Może mieć to związek z tym, że jakby te kropki kwantowe nie są takie jakby stuprocentowe, żeby tak to delikatnie powiedzieć. Kontrast tej matrycy to 4372 i nie jest to olbrzymi kontrast dla matrycy VA, jest to bardziej średni poziom. Jak widać, do tego telewizora podłączyliśmy najnowszą konsolę Sony PlayStation 5. Technologie, które wspierają po HDMI 2.0 ten sygnał 4K 60 Hz, to tryb niskich opóźnień, Auto Low Latency Mode, jak również zmienny klatkarz, czyli Variable Refresh Rate. Jeżeli chcemy grać na tym telewizorze, to na pewno zainteresuje nas input lag, który zmierzony na tym konkretnym telewizorze przy sygnale 1080p 60 Hz wyniósł 17,8 milisekundy. Podsumowując, jakie są plusy i minusy telewizora Hisense 55E7KQ? Do plusów na pewno należy zaliczyć design samego telewizora, czyli jego wzornictwo. Subtelna ramka dookoła plus to, co jest w dolnej części telewizora, subtelne logo Dolby Vision, Dolby Atmos, to się może podobać. Na pewno kolory, które widzimy na tym telewizorze na wprost, są jego dobrą stroną. Kontrast jest, powiedzmy, akceptowalny w tym przedziale cenowym. Telewizor oferuje również niski input lag. Sam system jest naprawdę responsywny i oczywiście cena tego telewizora to również jest jego plus. Do minusów zdecydowanie należy zaliczyć to, że kolory w tej matrycy bardzo bledną pod kątem. Kolejna sprawa, jest to matryca VA, czyli smużenie na tej matrycy no jest niestety, ale dość spore. Kolejny minus to zdecydowanie niska jasność tego telewizora i na ostatnim punkcie, ale myślę, że całkiem istotne to, że w systemie WIDA nie ma tych wszystkich aplikacji, które są u konkurencji. Słuchajcie, a co Wy myślicie o tym telewizorze? Za 2000 zł to jest optymalna opcja, czy może coś innego? Dajcie znać w komentarzach, ja jestem bardzo ciekawy. Ode mnie to już wszystko tym razem. Dzięki bardzo, cześć! Dobra, jeszcze raz, E7KQ, dobra. E7... Tak, Strola. E7KQ. Podsumowując.